Cześć, jestem Sarci. Witam Was serdecznie w kolejnym bonusowym odcinku naszej serii Zagrajmy w Resident Evil Revelations 2. Dzisiaj rozpoczniemy sobie drugi epizod dodatkowy o nazwie Mała Panna i tutaj w roli głównej wystąpi Natalia. Natalia. Huh? You look just like me. Oh, but I am you. Now, tell me why you're so upset. I can't find Lottie. She's my friend. Well, what a coincidence. I have a postcard from Lottie, right here. Okej. Mamy tutaj jakieś mroczne alter ego Natalii. To może być dość dziwny epizod. Ciekawe. Dear Natalia, why did you leave me behind? Don't you love me anymore? I'm all alone now. I'm so sad. I might tear my eyes out. I didn't leave her behind. I would never. Then you'd better tell her. She sounds like a bear on the edge. Let's see if we can pick up Lottie's trail. Jeśli Natalia zostanie wykryta przez wroga, misja zakończy się niepowodzeniem. Oprócz tego Natalia nie potrafi wyczuwać wrogów w tym miejscu. O kurde. Jednak mroczna Natalia może swobodnie poruszać się niezauważona przez przeciwników. Potrafi również wyczuwać ich położenie. Poprowadź Natalię do pocztówek Lottie, aby przejść do kolejnego etapu. Ciekawe. Nie byłem pewien, w jakim czasie się rozgrywa ten epizod i w sumie nadal nie jesteśmy pewni. Bo albo to jest przed wydarzeniami z głównej kampanii, albo w momencie... Monster! What do we do? It'll kill you if it sees you. It won't see me. I'll be careful. Dobra, unikniemy go. Albo to też się dzieje w tym momencie, kiedy... pod koniec trzeciego epizodu bodajże. Wtedy był taki moment, że Barry się odłączył od... właśnie Natalii. Nie wiadomo na jak długo. Jakim cudem? Ej! Nie no, to było śmieszne. Przecież czemu on mnie poznał? Przecież kurde, skradałem się i nie powinien mnie zauważyć. Dziwne to było, naprawdę. What do we do? It'll kill you if it sees you. It won't see me. I'll be careful. Przecież tutaj teoretycznie jestem za nim. Przechodzę sobie tędy. No i teraz mnie nie zobaczył. Watch it. There's another one up ahead. Really? Where? I don't see anything. I can see them. Want me to show you where? Mroczna Natalia potrafi pokazywać Natalii położenie wrogów poprzez ich wskazywanie. Jednak Mroczna Natalia nie może otwierać drzwi ani podnosić kluczowych przedmiotów. Wykorzystaj zdolność Mrocznej Natalii,
aby pomóc Natalii dotrzeć do celu. But it's too dangerous. I'm not afraid. They can't hurt me. Dobra, faktycznie możemy ich tutaj wskazywać, patrzcie, tylko czy mogę dwóch na raz? Nie. Niestety tylko jednego. No to ciekawe, czyli mroczną Natalią możemy przejść na zwiad, a tymczasem jako zwykła Natalia, tak czy siak musimy przejść dalej. Dobra, to co, to ja w takim razie tutaj spróbuję prawą stroną się przedostać. Akurat jak ten się będzie odwracał. Ale kurde, wkurzyłem się, że wtedy mnie zauważył jeden przeciwnik, bo przez to już oczywiście w statystykach będę miał zaliczoną jedną ponowną próbę. Mimo, że przecież byłem ukryty i nie powinien mnie tak naprawdę zauważyć. No ale co zrobić? Dobra, lećmy szybciej, bo za chwilę się tamten odwróci i mnie zauważy. Trudno też powiedzieć, na jaką odległość oni widzą. Przełączmy się znowu na mroczną Natalię i rozejrzymy się tutaj. Proszę, mamy kolejnego. Czemu go nie mogę oznaczyć? Dobra. W takim wypadku właśnie warto go zaznaczyć sobie, żeby wiedzieć, co i jak. Teraz lecimy tutaj. No i dobra. Spróbujmy odczekać. W ogóle przełączmy się znowu na mroczną Natalię. Zobaczymy. Całkiem fajny epizod skupiający się na skradaniu. Dobra. Czyli teraz przejdziemy tutaj na lewo od razu. Wygląda na to, że w tym epizodzie ani jednego wroga pewnie nie zabijemy. Tylko cały czas trzeba będzie ich unikać. Dobra, uciekamy. I am. But how is that possible? Who cares? You need to worry about Lottie. She's all you have left, right? Dobra, i teraz pytanie. Ten jest odwrócony oczywiście. Najpierw się rozejrzę, pójdę tutaj na mały zwiad. Tego sobie oznaczę. Musiałbym ewentualnie przebiec tędy jakoś. Domyślam się, że oczywiście ta mroczna Natalia to jest właśnie taka urojona wersja. To się nie dzieje do końca naprawdę, to też musicie brać tutaj pod uwagę. No ale po kolei, na razie nie mam wyboru i muszę iść tędy. Później postaramy się przejść za tym potworem i jakoś później skręcić w prawo. No, uwaga. Zaczekajmy w takim razie. To będzie też trochę ryzykowne, bo on mnie może mimo wszystko zauważyć. No ale zobaczymy. Oby nic takiego nie miało miejsca. Czekamy. Kiedy on się odwraca? Tutaj chyba za chwilę. Jeszcze idzie, kurde. Dobra. I teraz skradamy się tuż za tym przeciwnikiem. Od razu będę starał się gdzieś tam w prawo iść. Tutaj teoretycznie mógłbym się ukryć, ale nie jestem pewien, czy on przypadkiem mnie wtedy nie zauważy. Ale dobra, ukryjemy się. Nie mogę! Ożeż kurde. I pewnie mnie zauważy. No oczywiście. Dobra, witam was z powrotem. Zrobiłem cięcie, żeby już nie przedłużać bardziej. Teraz spróbuję po prostu przebiec szybko. I to jest pomysł, okej. Myślałem, że jak będę biegał, to usłyszy mnie ten stwór, ale jednak nie. Czyli nie jest wcale tak źle, jak myślałem. W każdym razie zginąłem w trakcie tego cięcia jeszcze jeden raz, bo znowu próbowałem przejść. To mi niestety nie wyszło. Ale teraz ostrożnie, bo tu może być jakiś. A jednak nie tym razem. Dobra, dopiero tutaj mamy jednego. To możemy aktywować. No, najwyżej jako Natalia. Bo te elementy interaktywne nie są dostępne dla tej mrocznej Natalii. Stay right where I can see you. I will. Dobra, jak on tam się poruszał, to jest pytanie. Czy tutaj się będzie wracał? Dokładnie. Dobra, to będzie moment, kiedy będę musiał użyć tutaj tego przełącznika. A jednak nie.
Jednak możemy ruszać. Tutaj ostrożnie, bo jest kolejny. No i mnie zauważył. Kurde. To będzie trochę irytujące. To będzie trochę irytujący epizod, bo sporo tutaj razy mogą mnie zauważyć, tak naprawdę. No ale zobaczymy. Na razie przejdźmy. Tamten się powoli będzie odwracał. Dobra, chyba tutaj mnie nie zauważy, co? Bo widzę, że on się nawet nie odwraca w tym momencie. Więc musimy spróbować wejść na górę. Wtedy dopiero coś pomyśleć. Aha, i tu jest zejście po drabinie na dół. Wtedy przejdziemy za plecy temu przeciwnikowi. Schodzimy powolutku. I teraz tutaj. Mimo wszystko nadal się trochę obawiam biegać za plecami. Chociaż wydaje się, że nie słyszą niczego takiego, żadnych naszych kroków. Tak więc jest całkiem okej. Do you remember what happened on this island? No, just thought it was something bad. Nawet kojarzę tą miejscówkę, szczerze mówiąc. Przejdźmy tu. My tu już byliśmy jako Claire. Zresztą jako Barry i chyba i Natalia też chyba tu byliśmy. Oho. Dobra, kogo by tu oznaczyć? Zobaczmy, jak to w ogóle zrobić. Poprawnie. Okej. Dobra, lecimy. Zaraz sprawdzimy. Nie, zauważy mnie. No i jednak się udało. No teraz mnie zauważył, serio. No wcześniej to bym rozumiał, ale akurat teraz, kiedy się skryłem, to nagle mnie wypatrzył. No dobra, lecimy znowu i tym razem spróbujemy tutaj się ukryć. Szybciej. Zobaczymy, czy jakoś tego ominiemy właśnie z tej strony. Mam taką nadzieję, że się uda. Tutaj przejścia nie ma. No, to wcale nie będzie takie proste. Czekajcie, zerknijmy z tej strony. Tam są kolejni, znaczy jeden przynajmniej. No kurde, nie jestem pewien. Coś mi się mimo wszystko wydaje, że ten stwór mnie zauważy, jak ja sobie tutaj czekam. No ale mimo wszystko liczmy na to, że uda się tutaj jakoś przetrwać. Zobaczymy. To będzie metoda prób i błędów. A, może się jednak uda. Lecimy, lecimy. Dobra, możemy biec już szybciej. Mój Boże, no naprawdę! Tyle, ile miałem tutaj tych ponownych prób, to jeszcze nie miałem w żadnym epizodzie, a to dopiero przecież początek. No cóż, muszę jeszcze bardziej uważać. Chociaż uważam, że ten system skradania się akurat w tym epizodzie został rozwiązany strasznie archaicznie. Bo momentami wykrywają nas w takich momentach, kiedy nie powinni praktycznie. I to wiecie, takie jest trochę zero-jedynkowe. Albo mnie wykryje, albo nie. No dobra, nieważne. Po prostu postarajmy się przemknąć. Okej, lecimy tutaj. I od razu za chwilę przełączam się na tą Natalię. I rozejrzyjmy się tutaj. Z tej strony możemy to zabrać? Tak, to jest ta pocztówka. To super. Rozumiem, że z tej strony nie ma żadnego. Is that a letter? From Lottie. Let's see if we can get to it. Lottie, where are you? No proszę, i to koniec pierwszego rozdziału w tym epizodzie. Kontynuujmy w takim razie i zobaczymy, co będziemy teraz dalej robić. Dear Natalia, I'm trapped in a tunnel underneath the village. I can't feel my legs. I'm probably dying. Why do you hate me? Uh-oh. That doesn't sound good. Maybe you should just let her go. No way! She's always been there for me. I won't abandon her. I've been here. And there was somebody with me. Forget about the past. Just focus on what's ahead. Tak, coś mi się wydaje, że to są wydarzenia przed pierwszym epizodem kampanii Barego. Czekajcie, najpierw się chyba rozejrzę jako mroczna Natalia.
Dlatego, że tutaj Natalia powiedziała, że była już tutaj i prawdopodobnie chodzi o te czasy jeszcze kiedy tutaj biegała z Claire i Moirą. A później, jak wiecie, czas przeniósł się około 6 miesięcy do przodu i wtedy Natalia spotkała Barego, kiedy ten dopłynął na wyspę, by odnaleźć Moirę. Więc to prawdopodobnie dzieje się właśnie przed tym jeszcze, jak właśnie Barry spotkał Natalię. Dobra, wygląda na to, że musimy iść tędy właśnie. Ta strona raczej mnie w tym momencie nie interesuje, więc ruszajmy tutaj. Okej, schowamy się. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze mnie nie zauważy z takiej odległości. Właśnie trudno powiedzieć, jaki oni mają zasięg widzenia. Bo nie wiem, w jak dużym stopniu mogę tutaj unikać ich. Dobra, teraz ten się będzie wracał. Trochę tu jest takiego przeczekiwania, bo wiadomo, że te stwory się poruszają bardzo, bardzo wolno. Trzeba tak czekać, aż oni przejdą w tę i z powrotem. Dobra, dobra, tylko że już kurde nie jestem pewien, gdzie on się zawróci. Tutaj może bym się ukrył, tylko że on chyba mnie zobaczy. Możesz. O, już mało brakowało, kurde. Ale nie jest źle. Spróbujemy wejść tutaj. Albo tędy. Nie da się, serio? Aj, czyli musimy iść dalej. Oho, mamy butelkę chyba z dymną. Tak jest. Hey, look at this. What's it for? You can use it to hide from the monsters. Dobra, to rzucimy tym w takim razie. Czekajcie, czym to się rzucało tutaj. I wtedy będziemy mogli pobiec do przodu, tak? Żeby mi nie uderzyła w to, ale chyba jest okej. Dobra. Biegnij, biegnij. Nie tędy, kurde. Szybciej. Nie zdążę. No, może jednak udało się. W ostatniej chwili dosłownie. I wchodzimy tędy. Jak rozumiem, tak jest. Lottie was always the one who knew what to do. But you have me now. You can trust me. Dobra, tutaj mamy różne drzwi. Wszystkie teoretycznie możemy próbować otworzyć. Rozumiem, że ta mroczna Natalia nie otworzy. Dobra, tam są przeciwnicy na pewno. Tutaj zresztą też. Czyli najpierw sprawdźmy te drzwi. Tych akurat nie otworzę, ale te mogę. No, tutaj niczego nie znajdziemy, tak czy siak, chociaż... Dobra, tutaj jest czysto, jak rozumiem. Możemy zabrać kolejną butelkę z zasłoną dymną. To jest właściwie jedyny taki przedmiot, którym możemy się niejako bronić przed tymi przeciwnikami. W sensie po prostu unikać ich. Otwieraj. No i teraz ostrożnie. Najpierw zobaczę. Okej, okay, tutaj teoretycznie mamy kolejną butelkę i tam możemy pójść na drugą stronę. Ale sprawdziłbym jeszcze tutaj, wiecie? Tylko, że też się boję, że są zwróceni w moją stronę. A jednak nie. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj, czy warto w ogóle tutaj wchodzić. A, patrzcie. Jest teoretycznie przejście. Teraz pytanie, gdzie pójść najpierw? Chyba jednak najpierw sprawdzę z tej strony, wiecie? Bo tutaj i tak jest butelka. Tylko czekajcie, musimy oczywiście nią rzucić. Dobra. Szybciej. Bierzemy kolejną butelkę. Ej, serio, nie mogę przejść? Powaga. Come on! Przecież teraz to ja już tego nie ukończę. No to jest dziwne, naprawdę. Muszę teraz to rzucić. No ale zabraknie mi na drugie, kurde. Na drugie przejście. To ja w końcu tutaj nie mogę. Dziwne jest to, że nagle Natalia nie może przechodzić przez te właśnie szczeliny. Podczas gdy normalnie w kampanii mogła. No i patrzcie, tutaj musiałem rzucić butelką, więc muszę się teraz pokazać, nie ma wyjścia. No dobra, to teraz spróbujemy tutaj użyć tej butelki z zasłoną dymną. I biegniemy. Jazda, jazda, jazda. No dobra, wychodzimy na zewnątrz.
Tutaj oczywiście też byłem wcześniej w głównej kampanii. No ale teraz pytanie, jak ja tutaj przejdę, żeby ich uniknąć, bo to jest problem. Tutaj się może też za chwilę odwróci. No nie. A jednak idzie dalej. Dobra, zobaczmy, co oni tam zdziałają. Aha, bo oni tak w kółko będą tutaj chodzili. To się idealnie składa. Będę mógł więc za chwilę przejść po schodach. Dobra, powolutku, powolutku. I możemy pobiec. Ruszamy na górę. Until Wadi came along. I was so scared. All right, we'll keep looking. But I don't think you need her. You're stronger than that now. No tak, oczywiście od razu kolejny mnie zauważył. No kurde. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Tym razem bądźmy jednak bardziej uważni. Tutaj właśnie ten będzie stał ciągle w miejscu. Ale możemy przejść tędy. Tędy i tak nie idziemy. I zejdziemy na dół tutaj. Dobra, orzesz kurde, kolejny jest. Dobra, mam nadzieję, że jak tutaj poczekam, to on mnie nie zauważy. Chociaż kurde, poszedłbym od razu gdzieś dalej. Tamten jest jeszcze. Dobra. Lećmy w takim razie tutaj. Aczkolwiek mamy jeszcze jedną butelkę. Dobra. Zobaczmy teraz tutaj. Tutaj chyba nikogo nie ma, czy tam niczego. Okej. Tylko, że tu, to ja się wrócę tam na górę. Ale zobaczymy, czy jest tutaj po prostu coś interesującego. Chyba raczej nie. Ewentualnie można przejść tędy. Dobra, to może tam pójdziemy. Z drugiej strony ciekawiło mnie tam jeszcze to drugie przejście. Tam mógłbym użyć ewentualnie tej butelki. No ale dobra, już idźmy tutaj. No, tu od razu już koleś. Czekajcie, przejdę znowu mroczną Natalią. I teraz tak, on chodzi sobie tutaj. Weźmy szybko na Natalię zwykłą i schowajmy się za tą przeszkodą, no, żeby mnie tylko nie zauważył. Raczej nie powinien. Tędy wyjdę? Tak jest. Dobra. Lecimy dalej i tutaj bądźmy tylko ostrożni. Tędy nie wyjdę, czekajcie. Z tej strony prędzej. Tylko, że właśnie, tutaj mamy kolejnego. On jest teraz odwrócony tyłem. Ja się mogę tutaj schować w tym momencie i pamiętać o tym, że mam nadal butelkę z zasłoną dymną i chyba nawet będę musiał ją teraz użyć, żeby przedostać się dalej. Tu jest jeszcze kolejny. No bo tamten raczej nie ma zamiaru się odwracać, nieszczęśnik. Albo czekajcie, lepiej oznaczmy tego tutaj. No cóż, my... Nie wiem, czy musimy przejść tutaj? Raczej wątpię, no właśnie. Najpierw zobaczmy, gdzie musimy iść konkretnie. Jednak prędzej z tej strony. Chyba. Nie no, tutaj jest tylko ten plac zabaw, ale niczego nie mogę tak naprawdę w tym miejscu zrobić. Konkretnego. No to kurczę. Gdzie ja w takim razie powinienem teraz iść? Może jakoś tędy? Tutaj przejścia nie ma. Co ja tutaj w takim razie przeoczyłem? Tu jest chyba przejście, patrzcie. Dobra, mamy. Tylko teraz pytanie, no to ciężko będzie ominąć tutaj. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, no bo... Ten tutaj mnie zauważy na pewno, jak będę szedł tędy. Więc tutaj muszę użyć tej butelki. Dobra. Lećmy na tą stronę. I teraz tamtego jeszcze, żeby ominąć, ale kurde, sam nie wiem, czy damy radę, bo też mi może wypatrzeć. Aczkolwiek, no, jak przejdziemy z prawej, no to może nie zauważy. Oby, oby. Okej, chyba się jednak uda, wiecie?
lepiej się skradam, żeby nie było żadnych problemów. Tak jest, uda się w tym momencie. No to dobra. Nie jest jednak tak najgorzej. I przejdziemy sobie tutaj. Dobra. No, a tu jeszcze oczywiście ich więcej, kurde. Tu jest jeden i on akurat się rusza, więc jego oznaczymy. I teraz może od razu za nim pójdę, chociaż kurde, to jest też ryzyko, że on się odwróci. Ale nie, idzie jednak dalej. Aj, ale patrzcie, nie. Na razie jednak rozejrzyjmy się, co? Warto poznać ich... Nie chcę tędy iść, kurde. Warto poznać ich trasę. A oprócz tego, gdzie ja właściwie muszę wyjść? No tutaj na pewno nie. Dobra, czyli w takim razie jednak ominę tego, tak jak myślałem. Pójdę za nim i tu jest przejście. Dobra, czyli to nie będzie takie trudne. Przynajmniej tak się wydaje. Bo jak tutaj będę szedł... Aha, będę musiał zabrać tą butelkę, bo ten mnie może zauważyć faktycznie. Ale poza tym raczej problemów nie będzie. Dobra. To już wiadomo co i jak. Lećmy tutaj. Ale się oni wolno poruszają strasznie. No właśnie, i tutaj butelka będzie. Ja ją rzucę jakoś przed te drzwi. I wtedy bez problemu będę mógł się do nich dostać. A od tego nawet nie trzeba się martwić. Niech sobie pójdzie dalej. Dobra. Ta, ten na pewno mnie zauważy, więc lepiej rzućmy to. Okej. I lecimy. Proszę. No, tutaj nikogo nie ma, czy też niczego nie ma, żadnego stwora. Słyszę jakiegoś. I lepiej się rozejrzyjmy. Tam są w środku. No tak, byłem już tam też, kiedy graliśmy Barym i Natalią. I tu też trzeba będzie uważać. Ajajaj. No, to nie będzie łatwe. Tutaj się trzeba będzie ukryć. Aha, dobra, ten teraz tak idzie. Kurde, czy ja znajdę ten moment, kiedy będę mógł się tu przedostać? Chyba tak, bo teraz muszę. Dobra, dobra, dobra. Zdążyłem. I teraz zobaczmy. Czy jest tu coś, co mogę ewentualnie wykorzystać? Czy po prostu muszę tak iść tuż za nimi? Chyba muszę iść za nimi. Nie ma innej rady. Dobra. Jeszcze raz poczekam i pójdę tuż za tym przeciwnikiem tutaj. To będzie dosłownie na granicy wszystko. Na granicy wykrycia. Jeśli trochę się spóźnię, to może mnie jeden zauważyć albo drugi. Ale w takim przypadku udało się. No, tu jeszcze jakiś. Ale okej, to dopiero gdzieś tam dalej. Już też to wcześniej go oznaczałem. Więc spokojnie. Zobaczmy jeszcze raz tutaj, jako mroczna Natalia. Pytanie, czy właśnie muszę wyjść, czy jeszcze coś tutaj na górze zobaczę? Nie. Tu jest tylko ten przeciwnik. Więc otwórzmy te drzwi. Dobra. Kurde, już całkiem sporo to trwa. Dobra, i teraz tak. Tutaj mamy jednego. Oznaczony. I patrzcie, tam muszę przejść, a tutaj jest butelka. No to już chyba wszystko jasne. Tylko zobaczymy oczywiście, jak ten się jeszcze rusza. No i teraz prawdopodobnie będę musiał też odczekać, aż on się wróci. Dokładnie. Czyli to będzie bardzo szybka akcja. Kiedy on tutaj przejdzie, później będzie szedł w tą stronę, to ja muszę szybko pobiec po tą butelkę, wrócić się z powrotem tutaj. I teraz jak ten się będzie wracał, to rzucę tam butelkę i przejdę przez tamte drzwi. Tak to będzie ogólnie tutaj wyglądać. Dobra. Będę musiał użyć biegu, nie skradać się tutaj za bardzo. Lecimy. Lecimy i to jak najszybciej. Mam nadzieję, że zdążę. Dobra. Wracamy się. No i udało się. Dobra. O to właśnie chodziło. I teraz tak jak mówiłem. W sumie to nadal będę właśnie biegał, żeby tutaj być całkiem szybkim. Jazda. Lecimy tutaj. Rzućmy tam tym. Dobra.
I przechodzimy szybko. Tak jest, udało się. To jeszcze nie koniec, jak sami widzicie. What if Lottie's the whole reason you're alone? What if no one wants to be around you because you're a stupid girl who loves stupid teddy bears? I know she's just a teddy bear, but I've had her for so long, I just... She's the only thing left in my life that's good. Dobra, tutaj kolejna rzecz, kolejne przejście. Dobra, chyba trzeba to będzie zrobić w najprostszy możliwy sposób, po prostu przebiegając, kiedy ten jest odwrócony. On się później... Tak jest, w lewo się zawraca. Dobra, to nie jest źle. Powinno się chyba udać przemknąć niezauważonym. Szybciej, szybciej tutaj. Aj, mało brakowało. Jezu, jeszcze tam. Dawaj, dawaj. Ach, zauważył mnie. Kurde, szkoda. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. Tym razem przejdę od razu tutaj. Schowam się z tej strony i zobaczymy, czy ten mnie zauważy. Okej, nie widzi mnie. To dobrze. Ja mogę w takim układzie przejść teraz tędy. I tutaj widzę butelkę z zasłoną dymną. Teraz tylko zobaczmy, jak to zrobić najlepiej. No bo tak, ten tutaj się kręci. Ten jest odwrócony. Ale w sumie trzeba będzie tam przejść, bo tam są drzwi. Czyli tutaj trzeba będzie użyć właśnie tej butelki. No dobra. To już mniej więcej wiem, o co biega. Jeszcze na tamtego będę musiał też uważać, bo on może mnie zauważyć mimo wszystko. Dobra, odwrócił się. Szybciej, szybciej. Butelka. I lecimy. Jazda, żebym tylko zdążył. Tutaj są drzwi. Dobra, udało się. Znowu schodzimy do podziemi. It's so dark in here. So what? A little darkness can't stop you. You know, Natalia. What you need is a real friend. I have one. Mr. Fisher. He gave me Lottie when he rescued me in Terra Grigia. But he's gone. And pretty soon Lottie will be too. I'm all you have left. No! I saw them. Didn't I? Or was I just sleeping? Terra Grigia, czyli kolejne nawiązanie do pierwszej części Resident Evil Revelations. No i mamy pocztówkę kolejną. Look, another letter from Lottie. Pocztówkę czy list, mniejsza o to. No i dobra, kolejny rozdział za nami, więc w tym momencie odcinek zakończymy i tak jak to było poprzednio, też podzielimy sobie ten epizod na dwa odcinki. Więc w następnym powinniśmy już zakończyć ten dodatkowy epizod i tymczasem już tak definitywnie zakończyć tą przygodę z Resident Evil Revelations 2 na moim kanale. Tak więc zapraszam już teraz Was serdecznie, a tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia!